fundacji wierzymy to, że jedną z najlepszych metod przekazywania i uczenia o historii jest wykorzystywanie grywalizacji, w tym wielkoformatowych gier planszowych, które współtworzymy z lokalną młodzieżą. Projekt Jan Kryszewski, nieznany ojciec znanego syna, miał na celu wzbudzenie zainteresowania historią lokalną i regionalną oraz budzenie świadomości patriotycznej, zwłaszcza młodszego pokolenia. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości. Młodzież miała okazję poznać zasady tworzenia gier wielkoformatowych. Celem naszych warsztatów w Wygnance było odkrywanie lokalnej historii, która jest tutaj mocno związana z postacią Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale chcieliśmy ją odkrywać trochę inaczej i pokazać postać, o której mniej się nieco mówi, a która jest niezwykle ważna też dla tej historii, czyli ojca Ignacego Kraszewskiego, więc mamy tutaj szansę poznać postać Jana. Efektem dwudniowych warsztatów, każdych naszych dwudniowych warsztatów jest wielkoformatowa gra planszowa. Oczywiście po zakończeniu warsztatów my zbieramy wszystkie inspiracje, które zostały wyprodukowane, wszystkie prototypy, które młodzież na warsztatach stworzyła i już w naszym zespole przyglądamy się temu, co powstało na warsztatach i jak możemy to trochę usprawnić, żeby powstała z tego jedna grywalna wielkoformatowa gra planszowa. I po takich warsztatach i po procesie projektowania i produkowania tej gry przejeżdżamy z powrotem do Wygdanki i dzisiaj właśnie mamy premierę naszej wielkoformatowej gry planszowej, w której to premierze wzięli udział nie tylko współautorzy gry, czyli młodzież, która brała udział w warsztatach, ale również lokalna społeczność, która świętowała zarówno projekt, jak i jego efekty i wspólnie mieliśmy szansę biesiadować przy naszej planszówce.